Co mi pan tu wrzucił? 20 groszy. Nie do tego kapelusza. A czym to się różni? Proszę pana, to jest kapelusz dla ludzi z klasą, szczodrych, proszę pana, z wyższych sfer, proszę pana. Tu się wrzuca konkretne pieniądze i w zamian dostaje pamiątkę. Złoty uśmiech. A te 20 groszy to sobie pan możesz do fontanny wrzucić, a nie będzie mi tu kapelusz zaśmiecał. No wiecie co? Człowiek chce pomóc, uczciwie zarobione pieniądze, a ten wybrzydza. Panie, idź pan stąd, bo mi pan klientów płoszy, tak? A co to nie jest uczciwy biznes? Ja proszę pana, sprzedaję ludziom dobre samopoczucie. Biznes jak każdy inny. O, pani mecenasowa, witam serdecznie. O, no pani to jest kobieta z wielką klasą, proszę. O, to złoty uśmiech. Dziękuję uprzejmie. A do tego kapelusza od ilu się wrzuca? Oddychy w górę. No patrz pan, to jest stary kapelusz, śmierdzący. Dawno bym go wyrzucił, ale boję się, że obraziłbym część społeczeństwa. Sam pan musisz wiedzieć, kim pan jest. Poproszę złoty uśmiech za dwie dychy. No pan to jest jednak człowiek z klasą, proszę pana. Proszę, złoty uśmiech. Wielki szacunek dla pana szanownego. Pani mecenasowo, proszę bardzo. Pani to ma jednak złote serduszko, takie drugie ze świecą. Dyszka dla pani i piątka premii. Polecam się na przyszłość. Ej, złoty uśmiech, proszę. Do zwrotu. W studiu gościmy dwóch polityków opozycji, pana Stefana Lizusa i Eugeniusza Wyłomka, którzy wezmą udział w pojedynku na dołożenie premierowi. Naszą konkurencję będzie oceniać rodzina państwa Biedniaków z Supraśla. Pozdrawiamy państwa Biedniaków. No i cóż, przechodzimy do zawodów. Może na początek pan Lizus. Tak. Premier to przede wszystkim zdrajca. Sprzedawczyk, sprzedał naród Polski. W związku z tym, no nie mam wątpliwości, zasłużył na Trybunał Stanu. Ale czym zasłużył? No właśnie, pana, czym jakbym... zasłużył, proszę. Pan nie przerywał. A ja jeszcze nic nie powiedziałem. No, nic dziwnego, pan nie ma nic do powiedzenia, to nie wiem, co by pan miał mówić. Pana, jak mi wie pan dopuści do głosu, to ja panu powiem, co pana dopuszcza, bo tak? Skończę najpierw, dobrze? A to proszę skończyć, jak się powiedziało A, to trzeba powiedzieć R. No. Że jeżeli miałbym to wymieniać, to by to zajęło nam czas do rana, a chyba nie mamy tyle czasu, prawda? Myślę, że mamy. No dobrze, może teraz pan Wyłomek. I dobrze. Co no śmieszy mnie, proszę pana, jak pan nazywa premiera zdrajcą. Bo nie wiem, co pana śmieszy. Jak pan go nazywa zdrajcą, to pan mu się po prostu, proszę pana, podlizuje, proszę pana. Wiadomo, przecież... Ja się podlizuję? Oczywiście premierowi pan się podlizuje, bo wiadomo, że to jest kanalia, złodziej i morderca, proszę pana. I my się domagamy, nasze ugrupowanie, i dla niego... Sądu, proszę pana. Sądu? Sądu się domagam. Ojejku. Stawić przed sądem. Jak się przestraszył, sądu. Może ciasteczka mu kupcie jeszcze, sądu. No to ja nie wiem, po co jest tracić pieniądze podatników na sąd. Od razu to jest dla mnie kara śmierci bez żadnego sądu. Proszę pana. Po co to sądzisz? To nie ma żadnego wątpliwości tutaj. Ja powiem panu krótko, bo to jest zaprzaniec, sprzedawczyk, Żyd i komunista. Tak, miły człowiek bardzo, proszę pana. Ja powiem panu jedną rzecz. Stop. Kończymy naszą rozgrywkę i prosimy o oceny państwa Krzysztofa i Annę Biedniaków z Supraśla. Proszę powiedzieć, kto według państwa zwyciężył? Obie wypowiedzi były bardzo ciekawe, chociaż nie wiem, o co chodzi, ale według mnie chyba zwyciężył pan z prawej, bo był głośniejszy. Ja też nie wiem, o co chodzi, ale bardzo mi się podobało. W zeszłym roku zdechła mi kura. Nie wiedziałam, czy się nadaje na rosół, czy nie. Jakbym wtedy oglądała ten program, to bym wiedziała. Co ty w ogóle gadasz? Ty się w ogóle nie odzywaj, ty. Uś... Mam prawo mówić jak każdy. Ale po co? No właśnie, pani Anno, po co? W imię niepodległości mojej ojczyzny.
To jest bardzo ładnie powiedziane. Zgadzam się. Kto wygrał, pani Anno? Polska wygrała. Ja nie mam pytań. Zapraszam na wiadomości sportowe. Polska przegrała swój ostatni mecz na Stadionie Narodowym. Co się teraz będzie działo tutaj? Pytam o to nowego zarządcę, pana Sylwestra Grudnia. Dobry. Co się będzie działo? No co się ma dziać? Ja bym chciał, żeby tutaj najbliższego Sylwestra zorganizować na tym stadionie. Jak pan to rozumie? No jak to się rozumie? No żeby wpuścić zespoły, jakaś muzyczka pogra, będzie wesoło, nie? Ci ludzie będą bawić. No ale panu ta sprawa nie śmierdzi? No, dlaczego ma śmierdzić? No bo pan ma na imię Sylwester, tak? No i co z tego, że ja mam na imię Sylwester? To wiele osób pan ma na imię Sylwester, pan się ich spyta, co się pan mnie pyta? Nie, ale ja słyszałem, że pan ma dostać 500 tysięcy złotych nagrody za tego Sylwestra, tak? Ile? 500 tysięcy. To ja muszę w umowie sprawdzić, bo ja tam jak byk podpisywałem 550, wie pan. 550? Na ile? Panie, ja kończyłem studia w Londynie, ja tu nie będę za 200 złotych se fajerwerków urządzał, jakiś tam pyk, pyk. Sylwester to jest najważniejsza impreza w roku. No dla pana na pewno tak. Wracamy do studia. Proszę pana... Zaraz, chwileczkę. Pan niech uważa, żeby pan się nie sparzył z tymi fajerwerkami. A pan niech uważa, bo to jest w ogóle nie pana sprawa. Cham. Cwok. Baran. Dureń. Idiota. Kamuń, podejść tam do siebie zaraz. Podejdź, chodź. Dobry. 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 No. Dobry. Czy tu jest demonstracja do wynajęcia? Owszem, proszę pana. Szefie. Jaką pan sobie życzy? Bo może być demonstracja antyrządowa, prorządowa, antygejowska, antyekologiczna. A ile to tak kosztuje mniej więcej? Proszę pana, no, najdroższa jest antyrządowa, 5 dych za demonstranta. O kurczę, tak drogawo troszkę. Nie? Wie pan, antygejowska jest trochę tańsza, no. To miałaby być taka, wie pan, no, w obronie Polski, czy jak? Coś. Czyli antyrządowa. Ma być z rozlewem krwi, czy bez? No, tak chyba by było fajniej, nie? A, no dobra, to łysy, blacha, szprycha, mamut, pójdziecie na tydzień do szpitala. I na 2 tygodnie do więzienia. Tylko ja od razu mówię, że za więzienie biorę 100 za dzień, a za szpital nic nie biorę, bo to wypoczynek. O, co pan na to? No tak, dość fajnie może. No, tylko tak, ale chciałbym, żeby taka zadyma była, krótsza, żeby wszystkie okna leciały. Oj, pan se życzy, proszę pana, klient nasz pan, wszystkie polecą. A jakie hasła mają być krzyczane? Jaki pan proponuje? Proszę pana, na składzie mamy tak, precz z komuną, Żydzi na Madagaskar. No nie wiem, co lepsze. No, może próba precz z komuną. Precz z komuną! Precz z komuną! Precz z komuną! Takie, kurczę, takie trochę wyświechtane. No może po prostu złodzieje. Próba. Złodzieje! Złodzieje! Takie, kurczę, takie za słabe. Takie trochę. No to ja nie wiem, co panu tam zrobi. No może w mordę jeża na papieża. W mordę jeża! Hej! No, bez przesady, co? Może, nie? Może po prostu, no, zdrajcy won, no. Zdrajcy won! Zdrajcy won! Trochę niemuzyczne, ale może być. No, ale to by... Ale to musi być taka zadyma, kurczę, żeby żadna szyba nie zostanie wybita. Ależ klient nasz pan wszystko poleci, proszę pana. Na pewno. A kiedy by to miało być? 14 w Śródmieściu. 14 i niedobrze, my mamy 14 demonstrację prorządową. O, kurczę, to pech.
A dobrze, pan się nie martwi. Podzielę chłopaków na połowę i będą się naparzać między sobą, a jeszcze z policją. No i dobrze. No. To ja jeszcze nawet dopłacę tym, którzy będą przeciwko naszej demonstracji. A to pana nie będzie na demonstracji? Nie. Aha, a dlaczego? Będę miał dużo zajęć. A czym się, szanowny pan, zajmuje? Jestem sklarzem w Śródmieściu.